Osiedle Słoneczne. Czteropiętrowy blok. Do jednego z mieszkań próbują dostać się dwie kobiety, które umówiły się tam ze znajomą. Ta nie otwiera. Zza drzwi słychać telefon i strumień wody. Wzywają pomoc. Dobrze, wysyłam zastępy. Proszę czekać, dobrze? Uwaga, wyjazd zastępu 1 i 2, ulica Harcerska, 32 przez 7. W tym przypadku to na szczęście tylko scenariusz. Niestety, często reżyserowany przez życie. Co roku ponad setka osób umiera z powodu zatrucia czadem, a blisko 2000 ulega podtruciu. Dlatego tak ważne jest, by na czas obudzić czujność. Przypomnijmy, że czadu nie widać, jest bezwonny, potocznie nazywany cichym zabójcą. W większości przypadków można się go ustrzec, wystarczy profilaktyka. O niej i o tym, jak postępować w przypadku, kiedy dojdzie do zatrucia, przedstawimy w trzecim odcinku programu Misja Życie, który już niebawem na antenie Lokalna TV. Dobra, otwórz drzwi na warstwę schodową. Jest osoba poszkodowana, w łazience leży, jest nieprzytomna, jak jest również.